Oto prawdziwy namiot, w którym możemy się schronić. Tym namiotem jest Jezus Chrystus. I to jest tragiczne, że Żydzi obchodzą święto namiotów, czyli wspomnienie tego bezpieczeństwa, które odnajdywali w Bogu, w tej mało bezpiecznej przestrzeni, jaką była pustynia. Gdy myślisz o Bożej obecności, czy potrafisz wyobrazić sobie i zaufać, że ta Boża obecność jest najbardziej bezpiecznym obszarem doświadczenia, które możesz mieć w tym życiu? Chociaż wydaje się tak nieuchwytne. Czy chcesz odkrywać poprzez coraz głębsze zanurzenie w Bogu właśnie to bezpieczeństwo, które daje Jego obecność?